Okej, okay, tabliczka. By leczyć, trzeba żyć. Przepracowany personel naraża życie pacjenta. Właśnie, a propos właśnie przepracowania, co może pani powiedzieć na ten temat? Miało nie być wywiadu. A okej, okay, przepraszam, tak. Okej, okay, dobrze. Dla Telewizji Narodowej reportaż robi Radosław Siedlecki. Tak ogromnym wrażeniem patrząc na nas, że nie jesteśmy w stanie wywołać interdyscyplinarny zespół. Jak szłam do studiów, to zawsze mówiono, że dzień dobry, Telewizja Narodowa. Ja chciałem tylko tą tabliczkę sfilmować. Szpital samoobsługowy już niedługo w twoim mieście. O co chodzi z tym napisem? Czyli rząd chce zmusić was do wyjazdu za granicę, żeby po prostu uprzykrzyć życie pacjentom? Nie, myślę, że to już jest daleko idące. Za daleko pan tutaj poszedł, ale... A przepraszam, że tak za daleko, tak. Wydaje mi się, że nikt nie chce uprzykrzyć życie pacjentom, tylko po prostu mam wrażenie, że w Polsce troszeczkę źle planowane są wydatki. Budżet jest troszkę źle planowany i trzeba by się zastanowić nad tym, jak polec tę sytuację, ponieważ służba zdrowia to jest jeden z najważniejszych filarów każdego państwa. Dlatego myślę, że procent budżetu państwa powinien być większy, który jest przeznaczony na ten cel. Tak, trzy jeszcze ostatnie pytania, już nie męczę. Słyszała pani, słyszeliście państwo może o tak zwanej aferze ołówkowej w szpitalu wolskim? W 2014 roku dr Eugeniusz Sendecki wykrył aferę tak zwaną ołówkową, za co został skazany właśnie, bo szpital wolski go oskarżył o to, że nie dotrzymał tajemnicy czy czegoś tam, prawda, już dokładnie nie wiem, miał kilka spraw sądowych właśnie, bo wykrył aferę ołówkową. Polegała na tym właśnie, że ołówkiem pisali, jest dokumentacja medyczna, takie 5-6 stron, prawda, i ścierają i nanoszą po prostu różne rzeczy i lekarze mogą osądzać, że lekarz po prostu czegoś nie wykonał i tyle. Co sądzi pani na ten temat? Ponieważ nic mi mówi o tej sprawie nie wiadomo. Tak, kolejna afera w szpitalu na Kolskiej. Chodzi o okradanie pacjentów. Słyszała pani coś na ten temat? Dobrze, ostatnie pytanie, tak jak obiecywałem. Czy jest pani za wprowadzeniem monitoringu w każdych szpitalach? Nie ma nic przeciwko. Ja myślę, że jak monitoring byłby właśnie w każdych szpitalach, to ułatwiłby pracę wam personelowi medycznemu, a nie utrudniałby. No niestety, ale muszę pani powiedzieć, w większości szpitali, tak jak na Kolskiej, nie ma właśnie monitoringu właśnie i dr Sendecki też właśnie walczył właśnie i między innymi o to został też właśnie oskarżony. No dobrze, okej. Okay. Dla Telewizji Narodowej reportaż robił Radosław Siedlecki. Czy mogłaby pani się przedstawić? Ja nazywam się Agnieszka Wolny, jestem lekarzem stażystą. A skąd pani przyjechała tu? Z Katowic. Z Katowic. Bardzo dziękujemy i miłego popołudnia. Dziękuję bardzo.